Cześć Wam, dzień dobry, melduję się z domu, bo wróciłam akurat z dziećmi z łomży. Dzieciaki osłuchane, odpoczywają jeszcze dzisiaj, pewnie jeszcze jutro będą siedziały w domu. Chcę, żeby doszły do pory. Bo weekend to mieliśmy taki dosyć różny i mamy słoneczny dzień, więc w końcu może wyjdziemy. Znaczy one wyjdą, bo ja wiadomo, że wychodzę na dwór, w końcu może zaczerpną świeżego powietrza. Nawydykają się świeżego powietrza i będzie lepiej. Dzisiaj w ogóle u nas jest cieplutko, fajnie, słonecznie, tak więc w ogóle inna pogoda niż ostatnio mieliśmy. Takie pytanie dostałam dzisiaj od jednej z Was. Powiem Wam, że im po części miło mi się zrobiło, bo ogólnie po tym pytaniu wnioskuję, że z moją cerą nie jest do końca jeszcze tak źle. Nie korzystam póki co z zabiegów medycyny estetycznej. Nawet miałam kilka propozycji, ale na razie póki co nie skorzystałam, dlatego że tylko i wyłącznie korzystam z zabiegów dermacjon. Jeśli chodzi o nawilżenie, poza tym idą jeszcze maski na noc, kremy na dzień i na razie mi to wystarcza. Czy będę korzystać? Nie wiem. Wszystko jest dla ludzi, więc poczekamy, zobaczymy. Jeśli będę korzystać, to się tym pochwalę, ale pewno będziecie to widzieli. Też, bo zazwyczaj jest to mimo wszystko widoczne. Tak więc dzięki też za takie pytania, poprawiacie mi humor. Nie, mi ust też sobie nie robiłam, ale to też już po raz kolejny chyba o tym mówię, tak więc na pewno wiecie. Ogólnie co jeszcze przed nami w tym tygodniu? Muszę naprawdę ogarnąć ten taras i posprzątać wszystko, co tam w nim leży, bo wczoraj jak tak pokładało, to już naprawdę robi się momentami brzydko, tak więc wszystko trzeba poogarniać, póki jest pogoda jeszcze w tym tygodniu. To się myślę, że się za to zabiorę. Już ścigam Pawła, jeśli chodzi o sypialnię, żeby mi ogarnął, ale nie wiem, czy on mi to zrobi. Nie ogarnie. Ogarnie. Użyję swoich sposobów i może ogarnie. I co jeszcze w tym tygodniu? No oczywiście kilka materiałów muszę ogarnąć reklamowych. Tak więc aktywnie oczywiście, ale powiem Wam, że dosyć tak na spokojnie nauczyłam się podchodzić też do pewnych współprac, że staram się nie robić niczego, jakby to Wam wytłumaczyć, wbrew sobie, że wszystko staram się robić zgodnie gdzieś tam z moją osobą.